To tak, byczki, sprawdzamy teraz zakończenie, kiedy ten... Kiedy Wi nie zgodzi się na... No wiadomo na co, tutaj musimy się trochę wyżyć, bo się zdenerwowaliśmy leciutko. O jebyczku. I teraz przyjdzie do nas Tejkmura. Tejkmura i powie nam, że ma dla nas... Wtedy, gdy zabrałem cię ze złomowiska. Deal życia. Że ma dla nas deal życia. Tejkmura? Co ty tu robisz? Przyleciałem porozmawiać. Co za miejsce. Nic dziwnego, że wariujesz. No, trochę tak. Chciałeś mnie stąd zabrać? Prosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Co właściwie teraz porabiasz? Co teraz zamierzasz? Nadal będziesz chronił tyłek Saburo? Zostałem przeniesiony do Japonii. Prosto stąd lecę do Takamatsu. Dlaczego? Nowe czasy, nowe obowiązki. Za dużo gadania. Widziałam, że Sabura Arasaka wrócił w ciele Yorinobu. Sprawiedliwości stało się zadość. Dostałeś swoją zemstę? Czujesz się usatysfakcjonowany? Wierzę, że Hanako Arasaka wybrała najlepsze rozwiązanie. Sabura Arasaka powinien pozostać martwy. Wielu życzy mu śmierci, a on przeżyje wszystkich. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego tak hołubisz tego człowieka. Bo nie spędziłaś życia u jego boku i... Zresztą nie przyleciałem tu rozmawiać o Arasakach. Dobrze. To co masz mi do powiedzenia? Przykro mi, ale nic dobrego. Powiem bez ogródek. Operacja w niczym nie pomogła. Umrzesz, zanim nadejdzie zima. Przecież mają najlepszych specjalistów. Jak to możliwe? Przecież Arasaka dysponuje najlepszymi specjalistami. Dlatego operacja się udała, ale nawet korporacyjni neurochirurdzy niewiele mogli zrobić. Zmiany wywołane przez biochip zaszły za daleko. Są jebaną Arasaką, niech wymyślą coś innego. Musisz zaakceptować prawdę i wysłuchać, co mam do powiedzenia. Są inne możliwości. O czym ty mówisz? Już raz wam zaufałam i zawiedliście. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Hanako Arasaka wydała zgodę. Musisz opuścić ciało. Arasaka przechowa twój engram w Mikoshi do czasu, aż znajdzie sposób na przeniesienie konstruktu. Nie wiadomo, czy to kiedykolwiek nastąpi. Nie mogę dostać nowego ciała od razu. Przy obecnym stanie wiedzy to technicznie niemożliwe. A przypadek Sabura Arasaki? On znalazł się w ciele syna. Zgodność tkankowa ułatwiła transfer. A twój fenotyp na skutek działania chipu stał się... Unika to. Korporacja nie jest w stanie zapewnić ci odpowiedniego ciała. Nie, to nie brzmi dobrze. Jeśli się zgodzę, będą mogli zrobić ze mną dosłownie wszystko. Będzie cię chronić umowa. Podpisz ją i będziesz żył. Oj, nie byczku! Jest tam napisane, że zrzekasz się prawa własności, ale bądź spokojna. Po prostu prawo nie nadąża za przemianami w świecie i engram nie ma statusu osoby. Mam stać się rzeczą należącą do korporacji. Podobnie jak wiele gwiazd braindance'u i wielu polityków. Nikt dotąd nie narzekał na warunki programu. A jeśli się nie zgodzę? Nie jesteś więźniem. Możesz zabrać swoje rzeczy i wrócić do Night City. Tak będzie trzeba zrobić. Ja na twoim miejscu podpisałbym dokumenty. Ale wybór należy do ciebie. Zastanów się. Tylko po cholerę mnie tyle badali. Uwaga, decyzja teraz podejmujemy. Nie podpisujemy. Już postanowiłam. Wracam na ziemię. Czeka cię śmierć. Trudno. Lubię cię, Takamura.
I dziękuję, że pofatygowałeś się na orbitę, żeby mi pomóc. Dobra! Nigdy nie rozumiałeś i nigdy nie zrozumiesz. Czego mianowicie? Nie wiesz, jak wspaniale być wolnym człowiekiem. Przemawia przez ciebie gorycz, zastanów się jeszcze. Żegnaj. Dużo razem przeżyliśmy. I nigdy cię nie zapomnę. No i, wynosimy się z tego burdla. Kurwa, ile można było? Spadam stąd. Myk, myk na tramwaj międzyorbitalny. Wypieprzam z tego wydupia. Ale rozpiździec, ile można, byczku. Co to jest w ogóle pod X-em? A, nie mogę. Ja... Think of beauty, I know. Will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere. Dobra, wystarczy jeden porządny skok i będziemy na ziemi. Oh yeah. Żegnaj, byczku. Żegnaj, lamusie. Ale ma czarne oczy. Tak, wracasz na ziemię, byczku. Wracasz na ziemię, byczuniu. Masz rację, ziemia jest płaska. I co, tylko tyle? Myślałem, że będzie jakaś jeszcze interakcja na ziemi, tam spotkanie z Judy czy coś. Nie, nie podobało mi się. Hey, jak tam? Ziemia z kosmosu taka ładna, jak mówią, czy to kolejne kłamstwo? Może to przemijać? Bo to już mówił. Pamiętaj, że twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachować. Powiem tak, myślałem, że będzie jeszcze jakaś interakcja. Wrócimy na ziemię. Spotkamy się z Judy. Dobra, zobaczmy, co Judy jeszcze na ten... A jak wrócisz? Powie. Znaczy... No smutno jej było. Jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przegląd. W sensie... No co, popatrzyła na ziemię i... I zerwała łańcuszek od John'ego? No wkurzyła się na niego po prostu, no bo ją tak jakby, wiecie... Hej, V! Słyszałam, że jesteś teraz bez Cordonau, he? Gruba ryba! I co? Myślisz, że to znaczy, że się możesz tygodniami nie odzywać? Nie zapominaj, gdzie zaczynałaś swoją podróż. I z kim. Moje drzwi zawsze są dla ciebie otwarte. A w kuchni zawsze coś się gotuje. ITV-owi. Hej, V. Dzwonię, żeby się pożegnać. Ej, no jak przecież na ziemię wróciłam? Że wyjeżdżam znajdź. Beze mnie? Co to za... W mieście możliwe są tylko dwa zakończenia. Albo zostaniesz skurwysynem, albo załatwi ci jakiś inny skurwysyn. Nie wiem, którego końca. Dobra, no to jest już słabe zakończenie. Szkoda. Szkoda, że sprawy się tak potoczyły. Rozczarowanko. Jest tak... Się, no kurde, dlaczego ona się ze mną żegna? Przecież wróciłam na ziemię! Hej, V. Co tam u ciebie? Nie przeżyłem skoku na ziemię. Jak zawsze, 90, kurde, szkoda, byczki, szkoda. Tego właśnie zakotowała mi się chłodnica. Słowem... Myślałem, że będzieś... Bo teraz to zakończenie jest słabiutkie. Jakoś nam idzie, wiesz? W sensie, to jak zostaliśmy engramem, uważam, że jest spoko, jest smutnym zakończeniem, ale jest takim satysfakcjonującym. No i wtedy to, że Judy nas rzuca, no to wydaje się wtedy logiczne, no bo żeśmy, kurde, zostali rąbanym engramem.
nas, serio, no. Pogubiłam a teraz nie kułem tego, wracamy na ziemię i... Na szlak. I nie ma w ogóle kontynuowania tego wątku. Do następnego, Vi. No. A wiecie, a tam jak na przykład było zakończenie z Panem, to było też ten... Z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja, w której grałaś pierwsze skrzypce. Nie wiem, co dalej. Szkoda. Co teraz zamierzasz? Ale to jak zostało engramem... Nie troszczymy się o kurde. To jest takie mroczne, jesteś takie smutne, z nas, jakby... Jesteś Aldecaldos. Co nie? Pamiętaj. Zrobiła to wszystko po to, żeby na końcu stać się engramem. Szerokiej drogi, Vi. Do zobaczenia. Czyli tak jakby z tym, co cały czas gdzieś tam Johnny próbował z tym Vi, walczyć trochę. Słyszysz mnie? Nagrywasz się? Zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, pościgać się. Albo złożyć sąsiedzką wizytę. Chcę tam nutkę posłuchać na końcu. Dlatego czekam, jak skończą właśnie ten. No, że równo z ciebie bawię. Czekam, jak skończą gadać, bo sobie chcę nutkę przesłuchać nie wiem, na końcu. Co teraz robisz, gdzie cię niesie. Ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się, Vi. Rok z tej strony chce skrzynka. Może nawet lepiej. Ajajaj. Chciałabym, żebyś przekazała Johnemu wiadomość. Mam właściwie dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie, że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Hej, Vi. Jest sprawa. Chłopaki z piątego okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Poszedł nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. W dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Nie, no i nie, nie wszystkie zakończenia są złe, te po prostu jest takie sobie. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Vi. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Witaj. O! Zostało ci niecałe pół roku życia. Nie wiem, jak planujesz spędzić ten czas. Może chcesz go poświęcić na przyjemności, może na rozmyślania. A może chcesz robić to, co robiłeś do tej pory. Jeśli tak, mój ojciec i ja chętnie skorzystamy z twoich usług. Cena nie gra roli. Te 6 miesięcy minie szybko. Szybciej niż ci się wydaje. Szkoda byłoby je zmarnować. O, to było nowe. Ten to oczywiście szaleniec, będzie plen. Perales z tej strony. Vi, upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Dobre, dobre, byku. Elizabeth, moja żona. Ona jest częścią spisku. Mówi mi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki, mówi, że to witaminy. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale skąd mogę mieć pewność, że ktoś nie podmienił wyników? Zadzwoń, jak tylko będziesz mogła. Aha, i skasuj tę wiadomość po odsłuchaniu. Hej, Vi. Połączenia orbitowe są drogie jak cholera, więc przejdę od razu do rzeczy. Byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko tarota i... Ojej. Błazen, księżyc, kapłanka, to nie są dobre karty. Patrz swoim nowym kumplom na ręce, Vi. Dobrze ci radzę. Koniec. Piękna piosenka. Taka klimatyczna, że to się w głowie nie mieści. To było zakończenie numer 3, można powiedzieć, które zrobiłem.
W sumie jedno zakończenie się tam minąłem. Jak jest zakończenie z Panem, to jeszcze nie wybrałem tej wersji, że oddaję Johnemu ciało. A to było ciekawe. Z Panem. Zagrać budowanie sanków. No, budowanie sanków Fox na propsie. No cóż, Evie nie żyła tutaj w zakończeniu długo i szczęśliwie. Ale nutka dobra. Taka klimatyczna. Nie spoilerujcie. Zrobimy po kolei... Dobra, myślę, że wystarczy. To było zakończenie numer 3.